Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia w kolejnym odcinku Pielęgniarki. Dzisiaj mam dla Was troszeczkę takie podsumowanie, co należy powtórzyć do egzaminu praktycznego z pielęgniarstwa na licencjacie. Ponieważ jest to oczywiście film, który powstał we współpracy, dzięki mojej koleżance miałam okazję przeczytać jej książkę na temat wybranych czynności pielęgniarskich i dzisiaj właśnie opowiem Wam, co powinno się powtórzyć. I mam zamiar polecić Wam tę książkę. Nie będzie za dużo spoilerów. Już Wam pokazuję jej okładkę. Książka wygląda w taki sposób. Są to wybrane czynności pielęgniarskie. Dziękuję jeszcze raz Dominika, że miałam okazję przeczytać tę książkę. No i wydam małą recenzję na jej temat. W międzyczasie pokażę Wam kilka dosłownie stron z niej. Jeśli chodzi o książkę, jest przede wszystkim bardzo podręczna, ponieważ jest składa się z około 100 stron, gdzie opisane są takie czynności jak cewnikowanie, jak tlenoterapia, pomiar glikemii, przygotowanie do pobierania krwi żylnej do badań laboratoryjnych, założenie kaniuli obwodowej, kaniulacja żyły głównej, nakłucie tętnicy, przygotowanie do biopsji szpiku kostnego, przygotowanie do cewnikowania kobiety i mężczyzny, przygotowanie do intubacji dorosłego i dziecka, wykonanie toalety drzewa oskrzelowego, czyli takie główne czynności pielęgniarskie. Myślę, że bardzo przydatne w powtórce do egzaminu właśnie praktycznego licencjackiego, ponieważ takie rzeczy jak kaniulacja żył, jak tlenoterapia, jak cewnikowanie, bardzo istotne i także też potrzebne, moim zdaniem, po zdaniu tego licencjatu w przyszłej pracy. Czasami warto po prostu sobie sięgnąć po książkę i przypomnieć, jak ta dana procedura wygląda. Książka jest napisana bardzo fajnym językiem i zawiera wiele na przykład obrazków. Tutaj mamy obrazek, gdzie tak naprawdę znajduje się wkłucie centralne. Mamy też obrazki, już Wam pokazuję, na przykład rodzaje wenflonów, wielkość wenflonów, rodzaje probówek, jak pobiera się krew. Są wskazania do pobrania krwi, cel pobierania, powikłania, utrudnienia w pobieraniu, materiały, sprzęt. No naprawdę bardzo wiele takich ciekawych, powtórkowych rzeczy, które przydadzą się do licencjatu i myślę, że przy rozpoczęciu pierwszej pracy. Ponieważ jak ja na przykład zaczynałam pierwszą pracę na anestezjologii intensywnej terapii, potrzebowałam wszystkich swoich notatek z licencjatu i dosłownie czytałam jeszcze raz, powtarzałam, bo jednak praca pielęgniarki to jest ciągłe uczenie się, ciągłe powtarzanie, ciągłe, jeśli chce się być naprawdę taką wyspecjalizowaną pielęgniarką, to cały czas trzeba być jakby w rozwoju, bo nie tylko też tego, że zapomina się pewne rzeczy, prawda? Jeśli się ich nie wykonuje codziennie, to jest też bardzo ważna sprawa. A druga sprawa, że jednak medycyna cały czas idzie do przodu, czyli cały czas musimy się dokształcać, więc bardzo serdecznie gratuluję Ci, Dominika, że napisałaś tę książkę. No dla mnie to jest coś takiego wow, super się to czytało, super się powtarza. Dla mnie oczywiście najbardziej interesująca jest ta końcowa część, czyli wykonanie toalety drzewa oskrzelowego i przygotowanie do intubacji dorosłego i dziecka. To było dla mnie takie must have, moim zdaniem, do powtórzenia. Oczywiście każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Ja ze swojej strony serdecznie polecam. Linki do książki w opisie. Taką książkę możecie kupić w cenie 30 zł na stronie MedFarm, więc link będzie w opisie i w przypiętym komentarzu. A dla 100 pierwszych osób mamy taką książeczkę gratis, która jest Co warto wiedzieć o diecie łatwostrawnej. Więc zapraszam do kupna, do powtórek i do ciągłego rozwoju. To takie słowa ode mnie. Ja bardzo podziwiam pielęgniarki, które są naprawdę, tak wiecie, na maksa wykształcone i moim zdaniem do takiej osoby chcę dążyć w swojej karierze zawodowej. I jeszcze parę ogłoszeń parafialnych, bo wraz z kołem SKN Badania Naukowe w Pielęgniarstwie ja, Dominika, Weronika i Krystian piszemy artykuł na temat wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek, ale zależy nam na pielęgniarkach z oddziału chirurgii,
z oddziału wewnętrznego i z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, więc do takich osób jest skierowana ta ankieta, więc zapraszam serdecznie do wypełnienia jej. Również link w opisie, link w przypiętym komentarzu. Mam nadzieję, że wspomożecie nas w naszych badaniach i jeśli kiedykolwiek ten artykuł się ukaże, to serdecznie Wam go pokażę. To Wam go pokażę i to chyba w sumie tyle, co chciałabym powiedzieć. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał i do zobaczenia wkrótce.